Witam was tutaj, cześć, witam Zonosz i zapraszam was na kolejnego nowego DLC z Cities Skylines Park Life na PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch, Windows 10 Edition i na konsol ogólnie już się pojawił. I teraz tylko dla was krótka sugestia: jeżeli macie Season Pass na PS4, musicie wejść do sklepiku PlayStation Store i kliknąć pobierz. Pobierz, za darmo macie do pobrania, bo niestety nie ma, od razu nie jest włączony. Ale dobrze, przejdźmy sobie do naszej instrukcji. Mam tutaj parę rzeczy. Z góry przepraszam za godzinę, o której się pojawia ten odcinek, no ale tak jak mówię, chciałem, żeby to już było trochę większe. No i tak, mniej więcej wam pokażę jak trochę budynków, ale żeby nie było, nie pokażę wam też wszystkiego, dobrze, ale już po kolei. Obszary parkowe i utrzymanie parku. Za pomocą narzędzi obszaru parku twórz parki o dowolnym kształcie oraz wielkości. No dobra, tutaj mniej więcej to już możecie sobie sami przeczytać, żeby nie było, żebym tutaj mówię. Nowe rekwizyty i budynki, to jest całkiem fajne. Jest nowe nawet arcydzieło architektury, o którym trochę zapomniałem. Nowe mapy, tak, to zaraz sobie zobaczymy jak tam wyglądają. Nowe 5 mapek, nie ma nowych scenariuszy, ale są nowe mapy. Nowe zasady dotyczące funkcjonowania miasta oraz parków pozwalające na ulepszanie. Tak, to widziałem przed chwilą, zaraz zobaczycie. Turyści, wycieczki i zwiedzanie. Pokażę wam zaraz jak to wygląda, naprawdę to trochę się zmieniło. Drzewa i zanieczyszczenie hałasu, więcej rekwizytów i nowe unikalne budynki i monumenty. Green Cities, no ma, to chyba wszystko. Więc tu już mówić możemy sobie kliknąć. Poczekajcie, to w ogóle jak tam śledzicie to właśnie teraz powinniście móc zobaczyć. No i tak, zobaczmy sobie tak, bo w scenariuszach ja patrzyłem już i nie ma na razie nic. Ale scenariusz to my mamy jeden do zrobienia jeszcze. I tak, wyspa Honu. Dobrze przeczytałem, tak. Ogólnie całkiem fajnie, są wszystkie rzeczy, jest mało rolnictwa, ale jak mówiłem, tutaj chodzi bardziej głównie o parki. Wietrzne pole, też wszystkie surowce. Niby są pociągi, a nie, są, tutaj są pociągi. I jakaś turystyka, albo nie, to chyba coś innego. Tak, bo jest jakieś takie, nie wiem co to jest. Powinny być drzewa chyba, a jest jakaś turystyka. Czekaj, czekaj, to jest poziom turystyki teraz w tych miastach? A to tego nie wiedziałem, dobra, czekaj, dalej. Tu mamy kolejne rzeki sosnowe, bardzo fajnie wygląda. Mogą być niezłe wysepki, rzeczki. Nie ma zbyt połączeń statkowych, ale są pociągi i samoloty. Jaskiniowe wybrzeże. Nie ma tu pociągów, bo tutaj będziemy właśnie pokazywali wam wszystko. Ale naprawdę obłędna. Mapa jest jedna z moich ulubionych. Są górki w centrum miasta, gdzie można sobie pobudować, a jednocześnie jest duża, to piękna równina. To jest jeden z moich ulubionych. I który z tych, poczekajcie, nie pamiętam dokładnie który. Może nawet ten. Gramy na PC. Górskie łąki też wszystkie tutaj całkiem ładnie wyglądają. Jeżeli chcecie zobaczyć kompletnie jak wyglądają mapki, napiszcie w komentarzach, to w tym się zajmiemy. Dobrze, no i co tu dużo mówić, klikamy kontynuuj, bo przed chwilą sobie grałem chwilę i powiem wam, no przydałaby się jeszcze aktualizacja, żeby poprawili parę błędów, bo nie wiem czy to jest dla niej błąd, ale na PC bez modów to trochę naprawdę lepiej działa. Trochę jest lepsza anarchia. Chociaż tutaj parę rzeczy poprawili, ale to i tak nie jest do końca to, co byłoby dla mnie idealne. Dobrze, lecimy sobie z naszym standardowym radiem. Poczekajcie. Relax. I koncert. I teraz dawaj koncert. Jak ktoś nie wie, jest koncert, koncert chyba jest tylko na PlayStation 4. Z tego co wiem. I tak, pierwsze co widzimy, to mamy tutaj wszystkie parki. Nie pokażę wam dokładnie wszystkich tutaj możliwości. Mamy tutaj oczywiście jakieś tam jeszcze zabudowania, żeby jakoś tutaj ludzie działali. Proszę bardzo, mamy ekologiczny tutaj prądur i statki przypływające z turystami. I to jest to jest statua Colossal Order. Nie jestem przekonany, czy ona jest z Park Life'em, czy bez Park Life'u. Aha, wydaje mi się, że jest z Park Life'em, albo z Green Cities. Z jednym lub drugim. I tutaj sobie puściłem pociągi i autostradę, żeby nie było, autostrada jest z Mass Transit, ale wszystko, prawie wszystko wam tutaj pokazuję, jest z Green City, z Park Life'a. Tutaj mamy podłączenie do autostrady i tutaj mamy parki różne i ogólnie nie też jakoś nie rozchodziłem się tutaj, żeby to jakoś pięknie wyglądało. Teraz tylko mam takie piękne kinowe tutaj widoczki. Trochę grafika się pogorszyła, bardziej się dłużej ładuje teraz po tych update'ach. Ale sądzę, że to jest kwestia czasu i tam ponaprawiają to jeszcze i takie tam różne rzeczy. Dobra, bez zbędnego gadania. Póki co w mieście puściłem tylko jeden bambaj.
i on tam sobie radzi jak radzi. Aviso Park Life PS4 i dawaj, i od czego byśmy zaczęli sobie? Możemy sobie zacząć od czegoś, co będzie chwilę działać. Czyli tak, po pierwsze widzicie, całkowicie się tutaj zmieniło to wszystko. W parkach jako takich nic nie ma nowego, poza nowym budynkiem, który się nazywa budynek zakładu utrzymania parku. I on trzeba postawić, aby parki lepiej działały. Budynek zakładu utrzymania parku to miejsce, w którym garażowane są pojazdy do utrzymania i pielęgnowania parku. Pojazdy te poruszają się po mieście, wydawając korzystny wpływ na parki, zwłaszcza zwiększając ich wartość rozrywkową i promień oddziaływania. I tak, pojawiły się tutaj jeszcze dwie nowe mapki. Normalnie mamy teraz już atrakcyjność i to jest bardzo fajne, ale mamy jeszcze wycieczki, bo tutaj są mamy opcje piesze wycieczki, wycieczki autobusowe, autokarowe i balony. Zaraz wam pokażę. I jak ktoś grał w SimCity, to wie, co to jest balony. I utrzymanie parku, i tutaj właśnie widzimy, jakim nie są parki, jak jest normalnie, to jest takie no, zwykłe, a jak jest podwyższone, no to mamy takie. Z tym, że nie wiem, czy to działa, bo na PC na przykład przez długi czas na początku to w ogóle nie działało u nikogo, ale zobaczymy. Dobra, to tak, to jest chyba z takich podstaw. I tak, to jest w parkach się zmieniło. Tak samo tutaj się zmieniło, że mamy teraz wszystkie ścieżki, które są ze wszystkich różnych parków. Jak widzicie, też jeszcze dobrodo do koloru. Wszystkie płotki, płotki ogrodzenia, ona się jeszcze będzie ich więcej później. Drzewek, z tego co wiem, nie ma już więcej i tutaj tych pozostałych też nie ma więcej. Dobra, dalej, przejdźmy sobie do najważniejszego. Ostatnia kolumna pojawiła się w Park Life. Właśnie ostatnia. I mamy tak, narzędzie do malowania parków. Tym narzędziem malujemy sobie obszar, w którym chcemy, żeby się pojawił park. Proszę bardzo. I później możemy kliknąć tym narzędziem, o ciach, i zobaczyć na park. Tam jest świat karlikowo. To jest park rozrywki, jak możecie w sumie zauważyć. Mamy tak, po pierwsze Forza. Możemy obniżyć do darmo lub na maksa. Poczekaj, jaki jest max? Chyba 20. Dokładnie, 20. Ja ustawiłem na 4, ponieważ i tak nie zarobię, a chcę, żeby ludzie przychodzili. Możemy zmienić nazwę, możemy zobaczyć, ile ludzi idzie. Jak widzimy, kupa. Możemy zobaczyć właśnie, gdzie jest. O, tego nie widziałem. No bo to myślę, że za chwilę zajmiemy. I oczywiście mamy przepisy i parki. Możemy ustawić kampanię reklamową, żeby tutaj było, wiecie, więcej się działo. Bawmy się razem, nocne wycieczki. No i jak widzicie, poczekajcie, przejdźmy sobie po kolei. Prawa zwierząt, zapewniają trochę lepsze zwierzęta, trochę droższe jest, bardziej się podoba, zwiększa efektywność budynków zoo i tak dalej. Kampania reklamowa, no trochę nie muszę wam tłumaczyć, co to jest, no. To bardzo dobrze wpływa na ludzi przychodzących. Park główny to jest jeden z najlepszych opcji, żeby najwięcej ludzi przychodziło do danego parku, ponieważ park główny każdy chce zwiedzić. Zakaz fajerwerków, nie będzie fajerwerków, jest mniej ognia i ludzie mieszkają tam na przykład, gdzie jest. Bo ogólnie co tydzień, na koniec tygodnia, w każdym z parków odbywają się pokazy fajerwerków. I jeżeli damy zakaz fajerwerków, to na przykład jak są jakieś mieszkania, to oni nie będą zrzędzić, że jest głośno. Bawmy się razem, to tam jakieś jest więcej właśnie fajerwerków codziennie zamiast co tydzień. Nocne wycieczki, no to jakieś tam w nocy wycieczki. Jeszcze więcej zabawy, no to tutaj to możecie sobie poczytać dużo się tego. I recykling odpadów, to takie tam macie pecie. I tak, mamy tutaj, jak widzicie, jest trochę tych rzeczy. Mamy park rozrywki, rozmiar komórek, od tego nie wiedziałem, że to było. Atrakcyjność i mamy poziomy. Tego nie było jeszcze w ogóle na PS4. Łączna liczba zwiedzających do następnego poziomu. Mamy 118, potrzebujemy 500. Rozrywka do następnego poziomu jest idealna i odwiedzający w tym tygodniu jest kiepska. Mamy dochód, jest no niestety no taki, a na minus jesteśmy taki. Ogólnie parki powinny się dać na utrzymanie, ale to zależy od burmistrza i takich tam różnych rzeczy. I jak widzicie, to jest taki park. Tutaj na przykład mamy kawiarenki i różne inne tutaj budynki, jakieś tutaj filiżaneczki, jakąś tam łódź rybacką. Tutaj mamy takie z grami, salony. Tutaj mamy z tymi pamiątkami. Toalety parkowe. No tutaj to chyba nie muszę wam tłumaczyć, co to jest. Mamy też taką windę niezłą, kosmiczną, ona mi się bardzo podoba. W tym razie, czy mogę kliknąć? Poczekajcie, czy możemy wejść na to? Kurczę. A już myślałem. No dobra, a nie możemy wejść, ale no to trudno. Tutaj ten budynek chyba jest trochę odłączony. I tutaj, jak ktoś kojarzy moją serię na Industries, to może skojarzyć. Nie jest to dokładnie tak samo wygląda, bo jeszcze na tym trzeba popracować.
ale taki tutaj jest zagąszczu tych górek, skałek. To są najbliżej skałki, jak można iść ją się postawić. Ja mam tutaj jeszcze takie London Eye wręcz prawie, a tutaj trochę większe. No możecie sobie zrobić skalę, tylko że to duże możemy postawić w jednym mieście, a takich ile nam się duże zapragnie. Dobra, to tak, to jest ta pierwsza część. Tutaj do tego później będziemy szli. I tak, jeszcze jest jedna rzecz, w komunikacji się pojawiła. Mianowicie, po pierwsze, balon. Punkt lotu balonów mamy tutaj postawione. Jak będzie jakiś balon, to powiem wam. Zajezdnia autobusów wycieczkowych, za chwilę to zrobimy. I interesujące miejsca wycieczki piesze. Wycieczki piesze się robi w takich tego typu miejscach, gdzie po prostu oni sobie chodzą po parku na przykład, czy jeszcze innych miejscach. I to właśnie sobie teraz zrobimy. Czyli tą stację pociągową. Ogólnie możemy zrobić w dowolnym miejscu, nawet na drodze, na przejściu dla pieszych, w dowolnym miejscu zrobić start, przystanek czy cokolwiek. Na przystanku oni mogą się po prostu rozejść w różne inne miejsca. I tak, zaczniemy sobie od wyjścia, właśnie stąd. Później będziesz sobie wchodzić tutaj gate'em, żeby nie było. Później sobie zejdziesz tutaj do tego parku, to jest park centralny, ja zaraz wam go pokażę, jak będzie wyglądać. Tu sobie zrobisz rundkę dookoła. Nie, ja chcę, żebyś tu sobie zrobił rundkę. Tutaj jeszcze przejdziesz, tutaj do wejścia, do gate'a tego początkowego i tu będziesz mieć finish. Proszę bardzo, taka skromna, piękna trasa. I jak sobie wejdziemy teraz w trasy, bo tutaj mieliśmy właśnie tam podgląd, o, dokładnie tutaj, i możemy sobie kliknąć tu, to jak wejdziemy sobie w pierwsze wycieczki, widzimy, że mam już 4 na każdy park i póki co ludzi zbyt dużo tutaj ich nie ciągnie. Mamy... A tego to nie rozumiem. Tak, co? Co? Okej. Tutaj trochę do poprawienia jest, bo liczba pojazdów na wycieczkach pieszych trochę jest bezsensowna. Ale no dobra, niech będzie, niech będzie. Jak widzimy, mamy przystanki, jakieś tam długości, mniej więcej możemy sobie zobaczyć na dzień i noc, nawet ustawić kolorki. Ale bardziej mnie interesują opcje. Poczekaj, to nie jest to. Tutaj mamy przegląd parków, to jeszcze wam mogę pokazać. Możemy sobie sortować według nazwy odwiedzających poziomu. Okej, mamy jeden park, który już awansował. To jest ten park główny. Możemy sobie kliknąć, a podejrzeć. Za darmo się do niego wchodzi, bo tak najwięcej ludzi wchodzi. No i całkiem nieźle tutaj są, jak podejdziemy sobie to, nawet całkiem nieźle. Jeszcze się przejdziemy po każdym parku. I wszystkie inne parki mamy tu taki najłatwiejszy podgląd. Więc naprawdę całkiem przydatna funkcja. Atrakcyjność, jak widzicie, jest całkiem nieźle. To jest atrakcyjność, miejsca atrakcyjne dla ludzi. A to są turyści, więc na przykład te statki przypływające do nas, czy statua i takie tam różne miejsca. Atrakcyjność miasta 36%, turyści w tym tygodniu 38%, naprawdę całkiem nieźle jak na tak nowe miasto. I czy jest jakiś balon? Nie, no, balonów jeszcze nie ma. To sobie postawmy zajezdnie autobusów wycieczkowych, bo to jest to jest właśnie to, na co człowiek, na to czekaliście. Ogólnie, jakby ktoś jeszcze nie zauważył, natomiast to jest tak zbudowane trochę na szybko, bo no wiadomo. A, i no jeszcze oczywiście zapomniałbym, poczekajcie, jak sobie weźmiemy opcję, poczekaj, tak jest to, chyba, że sobie jedziemy, poczekaj, bo City Skylines to ma swój odjazd, jak się, poczekaj, co, ja chcę normalnie sobie jechać, to nie? No da, masz jakiś problem, to poczekajcie, zróbmy sobie 360. Poczekajcie, bo ja wam chcę to pokazać. O, jest. Chodźcie, jak sobie wjeżdżamy, to jest jeden z tych monumentów. Mamy bramę główną do miasta. Nie wiem, czy naprawdę, to według mnie to całkiem fajnie wygląda. Pamiętam też, że już teraz gdzieś wylecieliśmy. Ale taka mamy bramę główną. To jest właśnie z Park Life'u. Taka opcja. Dalej. Właśnie loty balonów, to też jest z Park Life'a. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze gdzieś jakiś postawiłem monument. O, jest, tak, przecież no. Mamy wieżę zegarową, która pokazuje faktyczną godzinę, jak się przybliżymy, z tego co pamiętam. Nawet zegarki chodzą i możemy sobie na nią kliknąć i pokażą nam godzinę. Nie pokażę nam godziny, ale jak widzimy, możemy zobaczyć nawet, czy ludzie na niej idą. I, ale to mieliśmy i cały czas mamy. Dobrze, ale to co chciałem pokazać, to są te autobusy wycieczkowe. Mamy już tutaj pętlę. I tak, przystanki autobusów wycieczkowych, od razu nam się włącza mapka, gdzie są miejsca popularne. No i tak, żeby było logiczne, miejscem kulminacyjnym, skąd się wszyscy ludzie pojawiają w moim mieście, to jest stacja pociągowa, bo tędy dojeżdżają, tak? No i tak, autobusik sobie puścimy, po pierwsze, do naszych balonów.
bo to jest miejsce, które sądzę, że na pewno by im się spodobało. Po drugie, puścimy sobie, abyś sobie podjechał tu do tego parku, do tego wejścia bocznego. Po trzecie, tutaj mamy wejście do tego parku, tego na górce, więc na pewno też może być coś. Tutaj mamy wejście do zoo, no to chyba też tak na logikę by się przydało. Dalej, tutaj mamy ten nasz właśnie te koło. Tutaj to jakie jest tutaj w sumie te koło. A nie, dobra. To tu sobie zróbmy przystanek do zoo, tu będzie do koła. No i tutaj dajmy sobie do tego miejsca i jeszcze jeden byśmy sobie zrobili przystanek. Pod tym zoo na chodzę, pod tym. No dobra, na razie nie będzie. I tutaj nasza roślinie kończy i drugą linię jeszcze puścimy, trochę dłuższą, bo bardzo chciałem to zrobić. Jedziesz sobie stąd. Tu podjeżdżasz pod to. I stąd jedziesz, wracasz, o, widziałem balon. Zaraz wam go pokażę. I jedziesz tutaj sobie obok tego. Obok tu wejścia. Oczywiście będziesz mieć w tym samym miejscu start co finish. I później sobie stąd już wracasz z powrotem. Takie dwie krótkie trasy, żeby oni tutaj mogli się jakoś po ludzku dostać do mojego miasta. Jak widzimy, ludzie tutaj po prostu wsiadają w samochody. Nie wiem, czy oni mają jakichś rent czy coś, ale jadą. No i to, co chciałem wam pokazać, czyli balon. Oto i leci nasz jeden z balonów. On chyba wraca, tak, bo ja nie jestem do końca przekonany, jak te balony, jakie w zasadzie te balony działają. One chyba muszą wrócić mimo wszystko. Tak, a mimo wszystko muszą wrócić. No i jak widzimy, leci sobie taki balon wycieczkowy, jest tam parę ludzi, wow, możemy nawet do dołu popatrzeć na niego. Sobie lecą i według mnie to jest naprawdę takie fajne, one są interaktywne. Uuu, fajnie. Dobra, tak czy siak, naprawdę całkiem fajne. No i dobra, tak, te autobusy będą sobie powoli wyjeżdżać nasze całe miasto. Możemy sobie podejrzeć, czy ktoś tam już się zainteresował nimi, kiedy? No my ich nie widzimy. Hello? Okej, poczekajcie, to chyba trzeba do nich wchodzić inaczej. To tędy. Znikają. Okej, dobra. No to mniejsza z tym. Mamy naszą linię, która jest niewidoczna. To tutaj jakiś bug macie. Jeszcze. Jakieś trójkąciki jeżdżą. I na razie nie ma ludzi. No dobra, ale takie trochę dziwne to jest dla mnie. Nie wiem, czy dla was też to jest dziwne, ale no to jest dziwne, że mamy autobusy, które są niewidoczne. Dobra. Po kolei, bo chciałem wam jeszcze pokazać parę rzeczy. A na zegarku jest już 17 minut, kurczę. To jest zoo. Tak wygląda wejście do zoo. Tutaj mamy kafejki, różne tak wyglądają tutaj na przykład sklep z pamiątkami. Dalej tutaj mamy jakiś plac parkowy. Później możemy oczywiście mieć, to jest wybieg, tu jest dużo wybiegów. Wybieg dla łosi. Dalej, to mamy ptaszarnia, proszę bardzo, tak wygląda ptaszarnia. No w sumie mogliście się nawet domyśleć. Dalej, to jest wybieg dla antylop. Można nawet tam wejść, jak ktoś chce. Dalej, mamy oczywiście wybieg dla bizonów. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo wybiegów, tutaj jest na przykład małpiarnia. A nie, pawilon dla owadów, płazów i gadów. Tu jest małpiarnia. I dużo, dużo jeszcze są lwy, oczywiście jest tego odgroma, ale chciałem wam tylko pokazać na skrócie, że te budynki mają też czasami swoje własne drogi i ścieżki. I nie chcę wam też wszystkiego pokazywać, żeby nie stracić, żebyście nie stracili zainteresowania. Dalej, mamy jeszcze oczywiście kotki. Dość duże kotki. Park centralny, o którym wam tutaj mówiłem cały czas. No i tak, tu mamy po pierwsze punkt informacyjny o parku, jak wygląda. Tu jest wejście główne, gate główny. No możecie się myśleć, że to jest park główny, tak? Tutaj są jakieś toalety, chyba tak mi się wydaje. Park tutaj. Tu jest, ja to powszechnie nazywam Hania, ponieważ jak ktoś jest z Warszawy, to wie, że pani Hanna Gronkiewicz-Walc lubiła skakać na takich właśnie trampolinach na bulwarach i to w TVP cały czas puszczali je na okrągło. I to jest właśnie coś takiego, o widzicie sobie, skaczą ci ludzie przejedźcie, nawet można zobaczyć sobie tu nic, przecież z bliska, co ja tu robię. Ale, o widzicie, jedziecie, ja mogę skakać? No, prawie, no, zabawa przejdzie. O, z miściem sobie skaczę, ale słodkie. Tutaj sobie skaczą. No jak widzicie, naprawdę zabawa dla całej rodziny. Dalej, są takie właśnie miejsca, gdzie można sobie wejść. Przejdźcie, że wejdziemy sobie. O, proszę bardzo. Można sobie wejść, posiedzieć i będzie fajnie. To jest akurat, jesteśmy na środku, poczekajcie. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj jest kafejka, z tego co mi się wydaje. O, dokładnie. Tutaj zrobimy sobie parę kafejek. Trochę zamknięte dla ludzi, ale są. Tu mamy park wspinaczkowy i ogólnie taki plac zabaw.
No bo jednak wszyscy wiemy, że plac zabaw się przydaje, no to jest na najwyższego poziomu, jakby ktoś nie wiedział. I huśtawki, że kiedy tylko na nie wejdziesz, to się pojawia do huśtania. Dziwne, dziwne. Okej, okay, no dobra, nawet no, skopnica jest. I takich dużych tych rekwizytów można jeszcze ręcznie poustawiać, dobra. Wejścia boczne, żeby nie było. Można też zrobić wejścia boczne, żeby nie było tylko głównego wejścia, bo to jest jednak ważne. A i tu jakieś kolejne jeszcze kafejki. I to chyba tyle już z głównych tutaj miejsc w naszym parku. Tak. Także to jest takie coś. No i ostatni park. No tutaj, tutaj wam już pokażę z tej strony. Idziemy, idziemy na górę. I tak, tu mamy po pierwsze. Tam mamy małe schronisko. Albo to jest nawet duże schronisko, już nie pamiętam. Idziemy dalej pod górę. Już nawet coś ludzie są. To mamy trochę inne, to jest duże schronisko. Tak, to jest duże schronisko, to nie? Tak, to jest chata myśliwska. No to schronisko takie. Jak ktoś chodzi po górę, to jest naprawdę dla niego dodatek. Później mamy taką wieżę widokową, z tej można sobie popatrzeć na nasze miasto, ale to jeszcze nic. Później mamy taki, daję sprawiecie, pole biwakowe. No, czekaj, czy są jak to pole? No, nie, to są do zabawy, co? 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 Masz. Nie wiem, no, jakiś miał problem z drogą, ale jak widzisz, naprawdę całkiem to ładnie wygląda. Później mamy tutaj takie, to się nazywa mała wieża widokowa. Idziemy dalej, idziemy, idziemy, idziemy dalej. I tak, tutaj mamy takie takie właśnie ognisko. Zejdźmy na dół, to wam pokażę bardziej. I idziemy na górę, tu w ogóle idzie drut, co nie, z oświetleniem, ale nie ma. Ale prąd niestety nie dochodzi tędy. Wiecie, coś się... To jest, przycięło się, kurczę. Chciałem wam to pokazać, nie. Dobra, no i tak, mamy tutaj ognisko, proszę bardzo. Namioty. No jak ktoś jeździ po górach, to na pewno wie, ona jakaś pani siedzi. Dobra, tak czy siak, mamy jeszcze jeden namiocik. I mamy miejsce, o, balonik. I mamy miejsce, możemy sobie wyjść, usiąść kulturalnie. Mamy lotnetkę i popatrzeć na piękne widoki na nasze miasto. Na ogólnie tutaj całą piękną panoramę. Jak widzimy, tam leci sobie jakiś balonik. Naprawdę, naprawdę całkiem nieźle. O, bardzo. Taka pani tu sobie może popatrzeć na widoki. Akurat trafiłem na turystkę, no to od razu lepiej robi zdjęcie. Widzicie, jakie piękne miejsce. I na koniec, w ogóle możemy teraz się zmienić też w lewa, jak ktoś nie wie. Polecimy sobie na naszym miastem. Dajecie, przyspieszymy sobie. Więc tak wygląda Park Life. Oczywiście w Park Life jest dużo, dużo jeszcze więcej rzeczy. Tych wam zbytnio nie pokazałem, bo tak jak mówiłem, nie chcę też wszystkiego zdradzić, żeby nie było. Po prostu wam wszystko pokazuję. Trochę się mechanika dosyć bardzo nawet turystyczna zmieniła. Ale tak jak możecie się myśleć, jeszcze będzie się dużo zmieniać. I jeszcze wkrótce pojawi się nowy dodatek Radio Country Road Radio. Tutaj się powinno pojawić jednocześnie z tym dodatkiem, ale jak widzimy, mają jakieś lekkie opóźnienie. Więc co tu dużo mówić? Mam nadzieję, że taka recenzja wam tu się podobała. Znaczy recenzja. Recenzja będzie później. Teraz wam dużo pokazałem. O, tu jakieś skinia jest. Ciekawie. Wam pokazałem wam dosyć dużo tutaj, jak to wygląda i mam nadzieję, że was zachęciłem. Jeżeli tak, możecie stać mi tutaj łapkę w górę, bo ja tu był jakoś awansować wyżej. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja będę budować swoje własne parki, a nie muszę wam tłumaczyć, że będą odjechane, jeżeli ktoś nie wierzy mi, no to może obejrzeć Industries. Tam robię prawdziwe, naprawdę przepiękne parki. City Skylines Industries na moim kanale. No i co tu dużo mówić, jeżeli jesteście na możliwości, więc subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce na moim kanale, prawdopodobnie jutro, jeżeli dziś mi się jeszcze uda nagrać jeszcze jeden odcinek ze scenariusza. Dobra, co tu dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tylko się przełączę na jakiś kolejny, jakiś piękniejszy widoczek. Dawaj, dawaj, wierzę w ciebie, wierzę, wierzę, wierzę. No dobra, już niech będzie, co? A co mi tam? Cześć! Miał być krótki materiał.